Ty. Dzień dobry, witam bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie Zagrajmy w... Days Gone. Hej, chcę tylko pooglądać. Panie mechaniku, potrzebuję zatankować, to na pewno, i naprawić, na pewno. Pozwól, że rzucę okiem. Zapraszamy. I teraz tak, czy ja coś mogę tutaj ulepszać? To twój motor, nie? Tak, to mój motor. Czy ja mogę go ulepszyć? Chyba nie masz za bardzo mi nic do zaoferowania, co? A ty? Hej, co tam? Na razie. To jest tylko mechanik, tak? Nie, ale mechanik powinien też móc ulepszać bronię. Dobra, okej. Okay. Może ten nie ma. Co my mamy do wyboru? Miał uczyć się od Copelanda tropienia jeleni. Okej. Okay. No wyjeżdżamy stąd w takim razie. Coś tu jeszcze chciałem zrobić? Mam jakieś trofea do oddania. Hej, nie widziałem ostatnio Boozera. Wiesz gdzie jest? Kręci się gdzieś. Ostatnio chyba trochę więcej pracuje dla Copelanda. To powiedz mu, żeby... Do zobaczenia. Okej, okay, udało się. No i... okej. Okay, to misję mam oznaczoną? Zaznacz misję, tak. O'Brien. To cholerny O'Brien. Co on powiedział? Metolius Springs. Metolius Springs. Tak, tak. Wiem, gdzie to jest. Jakiś quest? Ale główny quest? Ej, Boozer, jesteś tam? Tak, Dick. Właśnie coś złapałem. To radio Nero może być całkiem przydatne. Wiem już, gdzie będę jutro. Czekaj, mówiłeś chyba, że nie dasz im rady. No nie, ale przy odrobinie szczęścia mogę się dostać niezauważenie do śmigłowca i... Daj im popalić, bracie. Pamiętaj, co mówił Jack. Uważaj, żeby twój anioł stróż za tobą nadążył. Już mówiłem. Jack gadał dużo głupich rzeczy. Deacon, bez odbioru. Dobra, chodźmy zobaczyć, co kombinuje Nero. O'Brien, mam do ciebie kilka pytań. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby Dick spakować się do śmigłowca Nero. Nawet jeżeli się nie szczają, no to będziesz w zupełnie innym miejscu. Nie wiem, czy się szczaisz, jak wrócić do swojego buzerka. Jeszcze nie wiem, czy tam nie zginiesz, ale okej. Okay. Twoje życie, ja jestem tylko graczem. Przeżywam coś, co autorzy napisali już dawno temu. To żeby snajperów nie spotkać. Na razie będę robił tylko misje, które mają wątek... żółty, to wydaje mi się, że to oznacza, że to jest główna fabuła. Wątki fabuły aktywne. Mój brat 29. Pamiętam. Rodzice z przeszłością. Pogoń za Leonem prawie jest zrobione. Koniec świata. To nie wiem, czy to jest główną fabułą, naprawdę. Nie wiem, co jest głównym fabułą. Jak mam rozpoznać, co jest główną fabułą? Ale będę robił żółte, bo brzmią jak ważne rzeczy, a resztę będę robił później, jeżeli nie będę nic więcej do roboty. Wiem, że ta gierka jest mega długa, więc... Chyba wrócę później. Wypalę te gniazda. Ale może wątków ma dużo, trudno powiedzieć.
Kolejne trofea. Nie da się zabić, nie da się zabić. Da się zrzucić z motocyklu, oby nie było snajperów. I lecimy. No właśnie jeszcze trochę tej konstrukcji misji się gubię. Nie wiem co... Jak twórcy to przewidzieli, jak ja powiem, w jakiej kolejności powinien to przechodzić, czy... Czy jak to w ogóle rozegrać, nie? Nie chcę robić za bardzo wątków głównych, bo skoro ta gra jest długa, no to nie chcę się też wpakować w tą grę nie do na ile godzin. Sprawnie przejść ten wątek główny, bo słyszałem, że jest naprawdę spoko. Czyli chcesz się nauczyć polować, co nie? Wiem, jak strzelać z gnata. To karabin, a nie gnat. Służyłem w 10. Górskiej Koop, więc oszczędź mi tego wojskowego pierdolenia. Zabicie jelenia to nie to samo, co zabicie człowieka. Albo świrusa. Najlepiej poluje się tropiąc. Trzeba się skupić. Słuchać, co mówi ci natura. Jak się przyjrzysz, to zobaczysz znaki. Widzę znaki. Wziął i tutaj pobiegł, no. Wziął i biegł, no. No dobra. Kupa. Rozglądaj się. Widzisz tę kupę jeleniego gówna? Jest świeża. Kupa jeleniego gówna. Prowadzą w tę stronę. Zgadza się, tak. No to chodź. Szybko, tam jest twój kozioł. Widzę go. Masz, użyj mojego karabinu. Skoro byłeś w 10. Górskiej, to umiesz korzystać z optyki. Tak, Hope. Umiem korzystać z optyki. Spokojnie, spokojnie. Wiem, co robić. Masz go! Niezły strzał. Noż cholera, nie udało mi się. Zwierzak uciekł. Nie, nie. Jest okej. Zraniłeś go. Zaraz się wykrwawi. Trzeba go tylko wytropić. Okej. Ty widzisz plamę krwi? Przyjrzyj się. Tak, widzę. To idź ich śladem. Jasne. Pewnie już zwalnia. Stracił dużo krwi. Już niedługo powinniśmy znaleźć truchło. Potrafisz oprawić zwierzę, St. John? Wiesz, Kołb? Buzer i ja polowaliśmy już wcześniej. On kiedyś chodził na Wapiti ze swoim starym i... pokazał mi, jak oprawić jelenia. Jak tak na ciebie patrzę, to z całym szacunkiem dla Buzera. Musisz się wiele nauczyć. Marnujesz mnóstwo mięsa, ale ogólnie nie jest źle. Jak na nowicjusza. Wielkie dzięki. Noise.
No dobra, a teraz oddaj mi broń. Proszę, dzięki. Jak mówiłem, Dick, w obozie nigdy za wiele dziczyzny. Ludzie wciąż dochodzą do siebie po tamtym ataku wieczystych. Dobra, Cope, spoko, postaram się o tym pamiętać. Hej, poczekaj. Czy mogę ulepszyć mój motocykl? Macie coś? Wydajność. Silnik. Wciąż jestem na ciebie cięty. Poziom zaufania drugi. Poziom zaufania drugi. Kurde, czy ja muszę... przydałoby się. O, już sobie mogę dziabnąć. LOL! Dobra. Bez sensu. Nie, będę miał oko na inne rzeczy. Do zobaczenia, stary. Tyle, jadę dalej. Jak leci, Buzman? Nic mi, kurde, nie jest. Ej, stary, kończą się nam zapasy. Przyda się trochę więcej dziczyzny, jeśli będziesz miał czas. O kurde, dobra. A chyba trochę minęło, od kiedy byliśmy na polowaniu. Może skombinuje nam jakieś mięso. A w ogóle, pamiętasz, jak to się robi? A wiesz, a wyobraź sobie, że Cope dał mi kilka dobrych rad. Cope? Ja pierdolę, nie wierzę. Dzięki. Trzymaj się, Buzman. Dobra, teraz muszę znaleźć jakieś mięso. Jeleń, niedźwiedź, wilk. A chuj, bo jedynie. Nie może być mięso świrusa? Odpada? Bo najłatwiej, wszędzie tego mięsa chodzi. Tu radio wolne o reguł. Nie. Prawda was wyzwoli. Półplant, proszę, nie. Rastałem w tych lasach. Dziadek nauczył mnie wszystkiego o polowaniu. Zabawne, że ta wiedza sprawdza się w świecie, którego by nie przewidział. Mój pierwszy domek na drzewie był też amponą na jelenie. Przewaga wysokości zapewnia celność i bezpieczeństwo. Wtedy ustrzeliłem z góry swoją pierwszą łanię. Dzisiaj mam obóz w drzewach. Chcesz przetrwać i masz coś do zaoferowania? Zapraszam do mnie. Przygarniemy cię. Dziadek nauczył mnie też, że żeby ustrzelić łanię, czasem potrzebna jest zasadzka. Ukryj się tam, gdzie... Jeszcze mamy tu siedzieć. Dopiero zaczynamy, więc może byś tak wyluzował, dobra? Pozwól mi pracować. O'Brien, to musi być to. O lol. To oni. Podejść bliżej. A tak, żebym nie zginął najlepiej. Oj, Buzman, Buzman. Jest moje... Jaki jest mój cel w tym momencie? Hej, sierżancie, może zrobimy dodatkowy postój w drodze powrotnej. Chciałbym sprawdzić kilka próbek. Hej, doktorze, ile jeszcze do końca roboty? Jestem doktorem, przecież mówiłem ci już. Przepraszam, poruczniku. To ile tu zostaniemy? Ile będzie trzeba na planowanie? Ile będzie trzeba? Chyba coś widziałem, kiedy się zbliżaliśmy. Sprawdzę to. Tak? Tu pewnie nic takiego. Może świeża padlina. Dobra, poruczniku. Proszę samemu się nie stać padliną. Tylko zwierzęta stać się padliną, kapral. Nie ludzie. Sprawdziliście teren, prawda? Tak, jest to wszystko. No się zastanawiam, dlaczego gnijące zwłoki ludzkie nie są padliną, a zwierzęce są padliną?
poruczniku O'Brien. Notatka terenowa 2006. Zbliżając się do miejsca lądowania, zauważyłem duży ruch owadów. Najprawdopodobniej Tabanus atratus, albo muchówek. Na polanie z dala od naszego wyznaczonego celu. Z tej odległości nie byłem w stanie stwierdzić, co przyciągnęło owady, ale sądząc po rozmiarach roju, zapewne jest to świeża padlina. Co powinno być gdzieś tutaj? Cholera, gdzie to jest? Podejrzenia co do Tabanus atratus potwierdziłeś. Jest tu całe mnóstwo much końskich. Cieszę się, że mam na sobie kombinezon. Padlina jest w większości nienaruszona. Wygląda mi to na Odocoileus hemionus, czyli mulaka czarnoogonowego. Nie żeby ktokolwiek miał jak to sprawdzić. Prążkowanie na większych grupach mięśni wskazuje na zakażenie szczepem Hooligan HB. Pobiorę próbkę, żeby to potwierdzić. Patrz na to z innej strony, biedny sukinsynu. Przynajmniej nie rozszarpały cię świrusy. Gdybyś przeżył jeszcze trochę, mógłbyś zostać jednym z nich, a to by było coś. Czego chcesz? Nie zbliża się. Chcę tylko pogadać. Protokół Niro 2 łamane przez 7 jasno stanowi, że podczas przeprowadzenia operacji w strefie kwarantanny, jeśli napotkam jakiś cywilizacyjny włóczek... Cywili, to nie mogę nawiązywać kontaktu. Serio? A mi to brzmi, jakbyś już nawiązał kontakt. Tak, w sumie rację. Wciąż żyjesz. Tak, żyję. Jak? Jak przeżyłeś, O'Brien? Ja chyba nie rozumiem. Okej, byłeś tam, tamtej nocy. Farewell. Następny nie. Protokół Niro 2 łamany przez 7 stanowi. Wszyscy zginęli. Zostali zarżnięci. Porozrywani na cholerne kawałeczki. Dobra, posłuchaj mnie uważnie. Możemy to zrobić po dobroci albo nie. W pierwszym przypadku po prostu pogadamy. Powiesz mi, co chcę wiedzieć, a ja ci pozwolę dalej grzebać się w gównie świrusów, czy co ty tam do jasnej cholery robisz. W drugim przypadku zerwę z ciebie ten kombinezon i zobaczymy, co twoi kumple będą mieli do powiedzenia na temat wdychania tego skażonego powietrza. To jak będzie, O'Brien? Tak. Dobrze, dobrze. Pamiętasz, jak przyleciałeś na dach starego browaru? Podałem ci wtedy ranną kobietę. Tak. Pamiętam, to była rana od noża. Ktoś ją nieźle pociął. Byłem w obozie uchodźców, do którego podobno ją zabraliście. Ale zostały same trupy. Dlatego pytam cię, jak udało ci się przeżyć? Nie było nas tam. Przekierowano nas na południe, do innego obozu. Jak powiedziałeś, obóz w Belknap został zaatakowany, więc posłali nas na południe, do obozu przy Silver Lake. Czy ktoś to przeżył? Znaczy się teraz? Nie wiem, bo przeniesiono mnie do jednostki badawczej. Czy ona przeżyła? Czekaj, mogę się dowiedzieć, mogę sprawdzić. Masz nasz sprzęt. Czyli tak nas... Ja nie mogę niczego obiecać. Ale sprawdzę. To pójdziemy razem. Idziemy. Nie możesz. Proszę, nie możesz. Hej, nie rozumiesz, oni cię kurwa zastrzelą. Wcześniej ja zastrzelę ciebie. Dobra, słuchaj, jeśli chcesz mnie zabić, dawaj, jasne? Zrobiłem, co mogłem. Ta kobieta, twoja żona? Podałem jej tlen, podałem kroplówkę. Utrzymałem przy życiu. Narobiłem sobie kłopotów, miała sepsę, mogła nie przeżyć. Zawiozłem ją do szpitala wojskowego. Uratowałem jej kurwa życie. O'Brien, raport. Muszę już iść. Proszę, a ty stąd spadaj, rozumiesz? Nie znasz tych ludzi. O'Brien. Nie masz pojęcia, do czego są zdolni. Jeśli się nie odezwiesz, to cię znajdę, niezależnie od tego, ile to zajmie. A wtedy zrobię coś o wiele gorszego niż uszkodzenie anteny. Bardzo mi przykro z powodu żony. Ale nie tylko ty straciłeś kogoś tamtej nocy. What the fuck? Ale się podziało, co? Holy shit. Ale się kurwa podziało. O'Brien, ty żyjesz. Ty gnido, ty. Jakim cudem on żyje? Zostali przekierowani na południe. Mówił, że podłączył ją, uratował jej
jej życie. Powiedział, że uratował jej życie. Dlatego ona może... Może... Nie. Ale O'Brien żyje. A skoro on, to może... Mam go. Jest tutaj. Kto wie, może ona też żyje. Dobra, teraz muszę tylko go oprawić. No nieźle się podziało, co? Dick, jesteś tam? Buzman, kojarzysz? Kilka dni temu pytałem cię, czy pamiętasz tego dupka z Niro, O'Briana. Pamiętam, tylko to wszystko jest zamazane. Tak, tak, dobra. Kimnij się trochę, Buzman. Później ci wszystko opowiem. Kiedy się stąd zabierzemy, Dick? Niedługo, Buzer. Już niedługo. Słuchaj. Jak tylko łapa ci się zagoi, zabieramy się stąd w pizdu. Spoko, Dick. Dobra. Nice. Czy jest szansa? Jest szansa, że... O'Brien. Ona żyje. Jesteś tam? O'Brien. Chodź ty, sukinsynu. Lepiej odezwij się do mnie, słyszysz, O'Brien? Wiem, że używasz tego kanału. To cholery. Dobra. Lepiej mi odpowiedz, albo zobaczysz. Znajdę cię. Zrozumiano? Jasna cholera, no już. O'Brien, odpowiedz. Dick, jesteś tam? Namierzyłeś ten helikopter? O'Brien zrobił nas fuja chyba. Helikopter? To ten sam gość, którego widzieliśmy na dachu tamtej nocy? Tak, to był on. A pamiętał nas? Sary? Co się stało? Nie wiem, przekierowano ich na południe. Tak, pamiętał ją, ale nie ma pojęcia, co się z nią stało. Nie wiesz, nie spodziewasz się chyba, że ona wciąż żyje. Co? Nie, znaczy... Nie, słuchaj, nie jestem głupi, Buzem. Po prostu chcę wiedzieć, rozumiesz? Co się z nią stało? Gdzie umarła? Ale... Hej, może wreszcie... Spokój. Nie potrzebuję znajdować spokoju. Jezu, Buzę. To muszę spadać, okej? Okay? Bez odbioru. Gdzie to jest? Wilk. Czas na obiad. Ej, dlaczego ja potrąciłem? Załatwiłem, kurwa, wilka jakimś kijem. A się skończy, kurde, benzyna, to jest problem. Najbliższe miejsce z benzyną musimy odwiedzić. Kurwa, przyjebałem jakieś... Zresztą... Przypał. Już na rezerwie, oparami będziemy jechać teraz. A kto wie, może po drodze znajdziemy jakiś mały kanisterek, chociaż jeden mały, malutki. Bro! Kanisterek mały!
osioł. 2%. Dziesiątka. Głowę dostał. No i. Dobra, gdzie teraz najbliższa benzynka? Ma daleko w pizdu jeszcze trochę. Niby obóz Kouplenda chyba. Kouplenda jest niedaleko, ale sporo czasu minie. Dobra, teraz muszę zawieźć do Luzerowi. No nie dojadę tam, cholera. No spierdoliłem, było trzeba tam stamtąd wziąć, tam było dużo kanistrów po drodze. Ej, dokąd dojadę? Donikąd nie dojadę, cholera, donikąd nie dojadę. Teren Baden Niro. Tam coś będzie. Koniec benzyny. Prawda was wyzwoli. Ziemia jest darem dla nas wszystkich, żeby wykorzystywać ją jak chcemy i zapewnić byt sobie i swoim rodzinom. To nie moje słowa. To Bóg dał nam nad nią władzę. Jednak niektórym to... nie wystarczało. Chcieli więcej. No szczerze mówiąc, muszę doprowadzić ten motocykl do obozu. Żeby móc skupić władzę. Pozbawię was tej przyjemności patrzenia, jak będę taki szurał po ziemi przez najbliższy tydzień. I dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do usłyszenia. No i cześć. Ale gniazda puszczyków plamistych były ważniejsze niż cały przemysł drzewny.